Drugi wykład 8. edycji Dziecięcej Politechniki Opolskiej nosił tytuł Kapitalne inwestowanie. Rzecz była więc o różnych kapitałach, czym jest istota kapitału i czym jest inwestowanie. No oczywiście po przedstawieniu bardzo skomplikowanych wywodów w prosty sposób, z udziałem dzieci, które mi bardzo, bardzo w tym pomagały, doszliśmy do następujących konkluzji, że w każdym momencie cyklu koniunktury gospodarczej warto inwestować w wiedzę, kompetencje i umiejętności. To inwestowanie właśnie w wiedzę i wykorzystywanie wiedzy nazywamy mądrością. I takie oto były konkluzje z tego wykładu. No ja mam jak najlepsze wrażenia, a że tak powiem wrażenia takie merytorycznie wzmocnił jeszcze Mikołaj, jego obecność, prezenty, a więc ogólnie radością nie było końca. No, bardzo ciekawy i dowiedziałem się jak wydawać rozsądnie pieniądze i to na pewno mi się przyda w życiu kiedyś, żeby na przykład, nie wiem, czymś, jakimiś rzeczami czymś handlować, a za czymś. Fajnie było. Pan mówił dużo ciekawych rzeczy, jak inwestować i jak rozsądnie wydawać pieniądze. Politechnika Opolska.